z łaski Chrystusowej. Przeczytamy z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, Dzieje Apostolskie, Nowy Testament, od 1 wersetu. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepan zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakowali go wielce. A Saul też tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn, niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie, zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i umułowanych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mieli i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Liczyli się zaś z nim, dlatego że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się chrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się na nim, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie też mocy, aby ten, na które ręce włożył, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje. Żeś mniemał, iż są pieniądze, można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: módlcie się wy za mnie do Pana, aby z nic tego nie mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i powiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogą do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk Enuch, dostojnik królewej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami i przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: co rozumiesz, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. I ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go szczerze, tak nie otwiera ust swoich.
w poniżeniu jego wyjął, został spod prawa, a jego rodzice, któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodą. A eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarii. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięził ich i przyprowadził do Jerozolimy. I został się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiąc do niego: Saul, Saul, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Nie jest dobrze dla Ciebie, jak kopiesz w kolce, ale powstań i idź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli, oniemali głos. Amen. Dotarliśmy do 37 po Chrystusie. Przeminęło 4 lata około od początku, od zaczęcia pierwszego apostolskiego kościoła, od działania i od mocy Ducha Świętego. Cudy, wielkie rzeczy, chwalebne rzeczy są robione przez ręce apostołów. Kazanie Ewangelii wypełniło Jeruzalemę, Judeę i cały Izrael, od Galilei aż do Judei. Kościół od początku, od pierwszego dnia dotarł do 3000 wiernych dusz i wzrastał codziennie. Ale jednak, kochani bracia, dzieło Boże nie jest tylko dla Jeruzalemy, ani też dla Judei. Pomimo że wiedzieli, bo tak zrozumieli, tak wierzyli, pierwszy apostolski kościół, że głoszenie Ewangelii jest tylko dla Izraela. Bóg jednak teraz chce i chce uczynić nowe rzeczy. Chce wysłać swoje słowo tak samo do Samarii. Chce tak samo wysłać swoje słowo na całą ziemię. Musi zmienić wszystko. Ofiarowanie, uświęcenie, wiara, dary Ducha Świętego. W tamtym okresie pierwszego kościoła modlitwa nie starczy, nie jest wystarczające, aby rozszerzyło się Królestwo Niebios. I Bóg decyduje i działa, aby powrócił Samarię i aby Samaria powróciła, aby nawiedził narody i aby powróciły one. Nawet, i to jest to, co nawet nie wzywa pierwszy apostolski kościół. I to Bóg uczyni w sposób, który On zna. Jest wiele razy, boli ten sposób wiele razy, ale ma wynik. Jest pokazane, że nie jest wystarczające nasze modlitwy. Nie jest wystarczające
jak nawet będzie uświęcone i czyste, ale i Bóg pozwala, aby złapali Stefana i pozwala, aby go ukamieniowali. Tak szybko. I mógłby ktoś powiedzieć, dlaczego na to pozwolił Bóg? Dlaczego nie zostawił go, aby działał? Miał dobry dar. Znał Słowo Boże. Głosił Słowo. Zbawiani byli przez niego ludzie, ale jego otoczenie. I Bóg sądził, że on powinien być zabity. I ukamieniowali go. I został zabity. I prześladowanie było wielkie w Jeruzalemie, że ci błogosławieni i ci ta wielka kościół w Jeruzalemie została rozproszona. Został rozproszony. Zostali wysłani na siłę, na każdy koniec, na każdy kąt świata. I to był wielki ogień. I ten ogień palił się. I przyszła jedna ręka i uderzyło ten ogień. Zmniejszył się ogień, ale te gorące węgielki rozproszyły się. I doszedł ogień wszędzie. I był na marne śmierć Stefana. Co się dzieje, co nie rozkazuje Bóg? Co się dzieje dobrego czy złego, co nie czyni Bóg? Ale co jest dobre, a co jest złe? Dobre było ukamieniowanie Stefana, czy zło? Bardzo w kościele było wielkie opłakiwanie, ale w planach Bożych dzieło było wielkie. Alleluja. To, co spowodowało płacz i ból w sercach ludzi, było przyczyną wielkiego błogosławieństwa w planach Boga. Wszyscy odeszli oprócz apostołów. Rozproszył się cały Kościół, ale gdzie poszli? Bóg rozpalał nowe ognie. Wielkie ognie. Jest ważne, że Kościół był w uświęceniu? Tak, na pewno, bo tylko w takim kościele, tylko w takim ludzie, tylko w takiej rodzinie, tylko u takich ludzi Bóg działa w taki sposób, że może boleć dla błogosławieństwa. Męczy tych, których kocha Bóg, ale tych, których przyjmuje, biczuje. Płacz wielki, ale wynikiem opłakiwania Filip w Samarii. W żaden sposób Filip by nie odchodził, by nie odszedł z Jeruzalemu. Nie byłoby możliwe, aby byli zbawieni Samarytyńczycy. W żadnej możliwości. Musiał Bóg zadziałać i musiał powrócić, nawiedzić Samarytańczyków, aby powrócili. I działa Filipem po opłakiwaniu ukamieniowania Stefana. I dlatego, kochani bracia i siostry, jedna rzecz ma znaczenie w naszym życiu. Jesteśmy na tym miejscu, tam, gdzie nas chce, abyśmy byli Bóg. Jeżeli jesteśmy, znajdzie sposoby Bóg, aby uczynił jeszcze większe rzeczy od tych, od których ty się liczysz, wzywasz, modlisz się i pościsz. Jeszcze więcej, większe rzeczy, bo ja i ty i my wszyscy nic nie możemy uczynić. Nic nie możemy uczynić. My jedno rzecz możemy uczynić. Możemy powiedzieć, chodź Panie i powróć ich i oni powrócą. Nic nie możemy uczynić. I nie rozczarowujmy się, że nie możemy nic uczynić. Cieszmy się, radujmy się, bo jak zrozumiemy, że
jesteśmy całkowicie niemocni, że rzeczywiście nic nie możemy uczynić, wtedy będzie pokazane doskonała moc Wszechmogącego. Nic nie możesz uczynić, amen! Nie smuć się za to! Wychwalaj! Raduj się! Wyśpiewaj, córko syjońska! Król twój przychodzi! I nie przyjdzie tak, jak ty oczekujesz, chwalebny, z wojskiem, z aniołami, ale przyjdzie na osiołku. Na jednym osiołku przyjdzie, ale na tym osiołku przyszedł tak samo Filip do Samarii i powiedział rzeczy zwykłe, że Jezus Nazarejczyk jest Synem Boga Żywego. I cała Samaria uwierzyła. Jak jest to możliwe? Kto powiedział, że Jezus Chrystus, Nazarejczyk, jest Jezusem Chrystusem? I Samarejczycy powiedzieli amen. I co się stało? Ktoś działa w ich sercu. Ktoś ich nawiedził. Ktoś włożył do ich serca wiarę. Ktoś przygotował ich drogę. Ktoś przygotował wszystko. Wszystko ma gotowe. I nie tylko to. Ale i przychodzili także chorzy i powiedział im, wierzy, że Jezus Chrystus się może uleczyć. Oni mówili amen. I wierzyli. I zostali uleczeni. I jeden przemawiał do drugiego, i cała Samaria w kilka godzin przyjęli i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. W Chrystusa, bo Bóg ich nawiedzał i rzeczywiście ich nawracał. Alleluja. I nawrócenie ich wielkie. Nawrócenie wszystkich doskonałe. Nie wszystkich, ale był także między nimi Szymon Czarnoksiężnik. Jeden człowiek, który żałował. Uwierzył, mówi Słowo Boże, i ochrzcił się w imieniu Chrystusa na odpuszczenie grzechów i był z Filipem, trzymał się Filipa. Był jednym człowiekiem, który był wielki poprzez swoje magiczne sztuczki i jeden człowiek uniżony razem z Filipem idzie za nim, wychwala Boga i modli się do Boga. Ale nikt nie zna, co jest w jego sercu. Nikt nie wie o tym. Widzą jednego człowieka, który był chwalebny i unieżył się. Od swoich magicznych sztuczek. Jednak się uniżył. Zaprosił imię z Chrystusa i został zbawiony. Pobłogosławił go Bóg. Ale serce jego jest pełne gorzkości i nieprawości. Nawet Filip nie wiedział o tym, ani też Samarytynanie, ani Piotr i Jan nie wiedzieli o tym, ale i nawet sam o tym nie wiedział. I to, kochani bracia i siostry, jest niebezpieczne. Czyli w sercu twoim, w sercu moim, co jest? Co widzi Bóg? Jest naprawdę powrót? Naprawdę powrócił mnie Chrystus i powróciłem? Czy może moje serce jest pełne w gorzkiej żółci i więzach nieprawości? Kto może zagwarantować, mówi Słowo Boże, jego serce? Kto może powiedzieć, że ja jestem tak jak Samarytaninę? Kto odważy się i może powiedzieć, że ja jestem tak jak Filip? Kto nie boi się dzisiaj, że nie jest tak jak Szymon Czarnoksiężnik, który żałował, który powrócił, który zaprosił imię Chrystusa, który został zbawiony, którego pobłogosławił Bóg, który stał się dzieckiem Bożym, którego imię jest zapisane w Księdze Żywota i który wzywa Ducha Świętego. Kto może zagwarantować dzisiaj swoje serce? I odpowiedzią, kochani bracia i siostry, jest jedna
i całkowita. Żaden z nas, żaden z nas nie może zagwarantować swojego serca i każdego, żaden nie może zagwarantować serca drugiego, ale wszyscy my razem możemy zapomnieć nasze żałowanie, możemy zapomnieć nasz powrót, możemy zapomnieć o naszym nowonarodzeniu, możemy zapomnieć o naszym chrztu w Duchu Świętym na jakiś moment, możemy zapomnieć o naszych modlitwach i o naszych postach, możemy zapomnieć o naszym owocu i o naszym wyniku zerowym, bo naprawdę o zero mamy to, co mamy, jest zerowe i możemy pójść do Boga i możemy powiedzieć: Panie, powróć mnie, nawiedź mnie i naprawdę wtedy powrócę, bo mnie interesuje bardzo, bardzo powrót mój do Ciebie, aby nie było ludzkie, ile jak w uświęceniu myślę, że jestem i ile jak z daleka od grzecha jak myślę, że jestem i ile jak idę za Filipem i jak idę za Kościołem i jak idę za Chrystusem i jak czytam Słowo Boże, jak studiuję Słowo Boże i jak jeszcze jak widzę samego siebie, że jestem poprawnie. Bo ja dzisiaj nie zawsze mówiłem, jakich dobrych braci mam koło siebie. Jeden jest lepszy od drugiego. I w tych wsadzałem samego siebie między nich. I dzisiaj przychodzi Bóg i mówi: jesteś pewny, że wszyscy są dobrymi braćmi, a ty jesteś między nimi? I tam odpowiedziałem: nie mam w ogóle pewności za nikogo. I powiedziałem: Jezusie Chrystusie, proszę Cię, i mi to powiedzmy dzisiaj, powróć nas. I chcemy powrócić. I w taki sposób powrócimy. Odnów nasz związek z Tobą i my naprawdę będziemy tak, jak Ty nas chcesz. I nie powiedzmy to tylko raz, ale mówmy to i mówmy to i mówmy to i mamy przyczynę, abyśmy to mówili. Nie dlatego, że wiemy coś. Ja nie wiem nic o nikim. Ja was widzę wszystkich jako doskonałych, jako świętych i cieszę się z tego, ale mam przyczynę, abym miał wątpliwości, bo jest zapisane i Słowo Boże nie może się zaprzeć samego siebie, że serce człowieka jest zepsute i przewrotne. I jak Słowo Boże mnie upewnia w tym, ja nie mam nic innego do czynienia, jak tylko mam do powiedzenia: Panie, powróć nas w imieniu Jezusa Chrystusa i naprawdę powrócimy do Ciebie. I naprawdę wtedy jesteś możliwy, abyś uczynił nowe rzeczy w naszym życiu, abyś przyprowadził Filipa i aby uwierzyli wszyscy. Abyś przyprowadził Filipa i abyśmy zobaczyli Twoją chwałę w kościele naszym. I przyprowadzisz Filipa niezadowolonego i szczęśliwego, ale zmęczonego i przestraszonego. I jesteś możliwy, Panie, abyś nas powrócił i powrócimy. I uczynisz nas tak samo Filipami w naszej Samarii. I uczynisz nas Filipami dla naszego eunucha, bo Pan kontynuuje, jak ochrzcił Duchem Świętym modlitwą Piotra i Jana, którzy poszli z kościoła, jak poszli do kościoła rozproszonego do Jeruzalemu, wtedy Bóg świadczył i ochrzcił wszystkich Duchem Świętym. I jak zrozumieli Szymon swoją sytuację, że ja nie mogę nic uczynić. I zamiast powiedzieć: Panie, powróć mnie i ja powrócę,
zwrócił się do nich i powiedział: pomódlcie się za mnie, bo on też zrozumiał swoją całkowitą niemoc. Zrozumiał, że nie może. I dlatego, kochani bracia, zważmy na to uwagę, bo jest Słowem Bożym. Nie może Kanena z nas sobie poradzić ze swoim sercem. Nie może żaden z nas związać swoje serce i może i aby je uczynić tak, jak chce Bóg. Tylko Jezus Chrystus, tylko Jezus Chrystus może wziąć moje serce i uczynić je według swojego serca. Może związać moje serce i uczynić je doskonałe wobec Jego. Tylko Bóg, ani ja, ani wy, ani moje modlitwy, ani wasze modlitwy, żaden nie może poradzić sobie ze swoim sercem. Tylko Chrystus, zmiłuj się nad nami, powróć nasze serce, aby było serce według Twojego serca, doskonałe dla Twojego chwały. Skazujemy nasze próby, skazujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy bezużyteczni. Dzieła, uświęcenia, posty, modlitwy. Skazujemy wszystko, abyśmy mieli wynik. Tylko Ty, Jezusie Chrystusie, możesz dać wynik w naszym sercu, które jest z całą pewnością przewrotne. I nic, tylko Ty, Jezusie Chrystusie, możesz nas powrócić i możesz uczynić, że będziemy takimi, jak chcesz. Alleluja, chwała Panu, chwała imieniu Chrystusowi. I my mówimy: amen, Panie, amen, Jezusie. Tak, prawdą jest, prawdą jest. I szedł Ewnuch, jeździł za każdym razem na święta, odjeżdżał z Etiopii, nie była łatwa podróż. Wchodził do swojego powozu, ale było wiele kilometrów. I docierał do Jeruzalemy, aby kłaniał się Panu, Bogu. I nie miał żadnego wyniku. Modlił się, pościł i nie widział żadnego wyniku. Czytał Słowo Boże i nie miał żadnego wyniku. Dopóki jak zdecydował Chrystus, aby powrócił go i powrócił. Zdecydował i powiedział: mam jedno naczynie wyborne. Filipa, tego przestraszonego, tego naśladowanego. Ale uczyniłem, że serce jego czyni moją wolę i wysyła jednego anioła. Jak pięknie działa Bóg takimi naczyniami wybornymi. Jak Bóg współpracuje. Filipie, idź tam na drogę, która prowadzi do Gazy, ale tam jest pustynia. Idź! Wiecie dlaczego? I posłuchał go, bo jego serce powróciło i serce jest jego gotowe, aby uczyniło we wszystkim wolę Boga. Amen, powiedział Panie. Nie pomyślałeś o trudnościach. Amen, Panie, powiedział. I nie uczynił to, kochani bracia, ludzką pewnością. Ja pójdę, że Bóg będzie ze mną i mi się to uda. Nie tak. Dzieło Boże czyni się, jest robione ludźmi, zwykłymi ludźmi, poprzez zwykłych ludzi. I czytałem i mówiłem: to mówi Pan, ja jestem stworzycielem, ja jestem tym, który Cię stworzyłem. I ja mówiłem: co chcesz powiedzieć przez to, Panie? Dlaczego tyczysz się do nich wszystkich? Nas wszystkich nie ukształtowałeś. Nie, inne ukształtowanie, inne stworzenie, inne naczynie wyborne Chrystusa. I wysłał Filipa. I Filip znalazł się naprzeciwko niego i słuchał, że on czytał Słowo Boże i nie rozumiał. Ale
miał coś, eunuch, bardzo poważnego. Wiedział, że nie rozumie. Wiedział, że nie uda mu się. I to jest wielka tajemnica, którą nam dał dzisiaj Bóg, abyśmy zrozumieli. Wiedział i jak zapytał się go Filip, rozumiesz to, co czytasz? Z całą pewnością, bez żadnej wątpliwości. Jak mam zrozumieć, jak mi tego nikt nie pouczył? I zaczął Filip mu wykładać. I zaczął mu powracać jego serce. I jak dotarli do wody, serce eunucha było ukształtowane poprzez Boga. Co mi przeszkadza, abym był ochrzczony? Wierzysz, że Jezus Nazaryński jest Synem Boga Żywego? Wierzę! Został ochrzczony, odszedł i nie zasmucił się. Jaka piękna serca. I teraz co uczyniłem bez Filipa? Nie powiedział tak. Bo miał Chrystusa w swoim sercu. Co uczynię z Filipem? Ja mam Chrystusa i odjechał, wychwalając radośnie. Ale teraz jeszcze jeden, drugi człowiek, inny od eunucha. Saul. Jeden człowiek, który pracuje z gorliwością nad dziełem Boga, ale nie zrozumiał, że nie wie nic, że jego serce jest z daleka. Dzisiaj zrozummy, że nasze serce jest zepsute. Dlaczego? Bo jak żeśmy się pomodlili, powróć nas, Panie, i powrócimy. Są dwa sposoby. Jeden sposób jest dobry sposób. Idź, Filipie, wytłumacz im, bo on wie, że nie wie. Wie, że jego serce jest zepsute i przewrotne. Idź i ja powrócę jego serce moim słowem. Ale ten Saul nie wie, że nie wie. Nie wie, że jego serce nie jest tak jak chce, jak Bóg, ale jest przewrotne i zepsute. Odwrotnie, jest pewny, że jego serce dobrze go prowadzi. I teraz będzie działał surowością Bóg u niego. I my, kochani bracia, my od Boga chcemy dzisiaj zwykłymi słowami w uniżeniu, chcemy, aby powrócił nasze serce. Z całą pewnością, że nie znamy. Aby powrócił nasze serce, z pewnością, że nasze serce jest zepsute i przewrotne, bo nie chcemy spotkać Chrystusa naprzeciwko nas, abyśmy upadli ślepi, strudzeni, abyśmy zrozumieli, że Jezus Chrystus jest ten, który stoi naprzeciwko nas. Rozumiemy to od tego momentu. Kochani bracia, możemy powiedzieć, Panie, Ty nam przemawiasz dzisiaj i świadczymy, że serce nasze jest bierzesz i jesteśmy zatraceni. Świadczymy o tym. Co zrozumiemy, jak nam Ty nam wytłumaczysz? Jak powrócimy, jak Ty nas nie powrócisz? Jak poprawimy się, jak Ty nas nie poprawisz? Jak zmienimy się, jak Ty nas nie zmienisz? I Paweł, ślepy, usłyszał głos Chrystusa: Saul, Saul, dlaczego mnie prześladujesz? Nic nie zrozumiał. Kim Ty jesteś, mówisz, że ja Cię prześladuję? Pomyślcie, kochani bracia i siostry, i nie mówcie nie, proszę Was. Pomyślcie, jakbyście prześladowali Chrystusa bez wiedzy waszej. Bez zrozumienia naszego będziemy go prześladować naszym zachowaniem, naszym sercem. Będziemy prześladowali tego, którego kocha Chrystus i byśmy tego nie zrozumieli. Złościmy się na grzesznika, za którego Chrystus wylał krew.
złościmy się z niepobożnym, za którego Chrystus przybił swoje ręce na krzyżu na Golgocie i stał się przekleństwem. Panie, powróć nasze serce, aby zostało powrócone. Świadczymy, że jesteśmy nic nie warci, bezużyteczni, że Słowo Boże jest prawdą, że serce nasze, moje serce, Twoje serce, bracie, Twoje serce, siostro, jest całkowicie zepsute i przewrotne i prowadzi Cię na złe i przewrotne drogi. Tylko Chrystus może zadziałać w Twoim sercu, jak to wezwiesz. I tylko Chrystus będzie działał w Twoim sercu, jak zrozumiesz, że mam potrzebę od Chrystusa. Mamy potrzebę od Chrystusa. Chrystusie, mamy Twoją potrzebę. Ukształt nasze serce przewrotne. Powróć nasze serce, aby powróciło i zobaczymy nowe życie w naszym życiu. Nie, że Ty będziesz nas okrążał, abyś nam pomagał, ale my będziemy Cię okrążać, abyśmy Cię wychwalali. Amen, Panie Boże.